Dzień szkolny zaczyna się od kłótni? Co się dzieje? Moja lalka jest lepsza. Poważnie? Nie dorównuje Barbie. Ciekawe, jak rozwiążą tę sprzeczkę. Trudna sprawa. Proszę schować zabawki i telefony. Nie wolno ich wnosić na lekcje. Dziewczęta się smucą, a coś mi mówi, że to nie koniec. Udowodnię, że lalki LOL są najlepsze. Zrobimy coś świetnego. Z brokatem będzie jeszcze lepsze. Przecież wiesz. Prosiłam, żeby nie dzwonił w czasie lekcji. Twój telefon się rozgrzał. Wykorzystajmy to. Czas na najważniejszą rzecz. Lalka będzie piękna. Cudownie. O, wiem, jak jej pomóc. ciekawe, co wymyśliła. Czaruje coś? Wszystko porządnie zmieszam. Świetnie. Ile tu pięknych kolorów. Moja kolej. Jestem świetną fryzjerką lalek LOL. Jaka pewna siebie. Muszę kiedyś wpaść do jej salonu. Super! Co to za hałas? Ha? Ktoś się tam bawi? Ups, pani się złości. My tylko rysujemy wykresy. Dobrze, mam was na oku. Dziewczyny miały szczęście. Haha, masz rysunek na czole. Sama zobacz. Hej, ty, do tablicy. Ale nic nie zrobiłam. Przestaniesz ze mnie żartować? O, ktoś nie wyrzucił butelki do kosza i miłośniczka Barbie się potknęła. Ale się nie przejmuje. Chyba wpadła na jakiś pomysł. Dobrze, że nie zapomniałam ulubionego mazaka. Bardzo mi się przyda. A jeśli nauczycielka zobaczy, zasłoń się. Okej, dzięki. Ukryj mnie, kiedy będę tworzyć. Tak, twórczość najwyższych lotów. Ups, nie hałasuj. Nauczycielka nic nie widzi. Pracuj dalej. Połączymy te dwie części i samochód prawie gotowy. Samochód? Ale on wcale nie jeździ. Potrzebuję kół. Powtykam tu plastikowe słomki, żeby zrobić koła. Czekaj, nie dokończyłam bagażnika na długopisy i ołówki. Ej, to tak nie działa. Od razu lepiej. A ja mam jeszcze coś. Mój ulubiony róż. Czy to nie świetny pomysł? Nasze autko nie ma zderzaka, ani świateł. Z przodu, ani z tyłu. O, proszę. Dziewczęta pracują razem. Czy to nie cudowne? Oto koła, o które się martwiłaś. Na razie jedno. Zamontuj je, a auto będzie pruć z prędkością światła. Jeszcze nie, ale teraz owszem. O, musimy zaznaczyć, dla kogo ten samochód. Będą w nim długopisy, ołówki i inne drobiazgi. Podoba ci się samochód Barbie? Fajny, ale wolny. Przyspieszmy go. Samochód się rozbije. Albo nauczycielka go zabierze. O. Co za auto! Zatrzymam je! Spodobał jej się. Dziewczęta się śmieją. Uszło im na sucho. Gdzie ona? Aha, jak zwykle się ukrywa. Może przyczepimy do niej gumkę? Proszę! To świetny pomysł. I co teraz? Mam coś fajnego. Magnetyczny guzik. Dziewczyny są jak magnesy. Raz się przyciągają, raz odpychają. Werble, to działa. Teraz mam super bransoletkę. Ładna. Mogę ją nosić jak tylko chcę. I mieć lalkę LOL pod ręką. O nie, nie wolno wnosić zabawek. To tylko gumka do włosów. Dobrze, żadnych zabawek. Mało brakowało. Nie zapominajmy, że jesteśmy w szkole. Pora na lekcję geografii. Ups, ostrożnie z tym globusem. Łatwo się łamie. Proszę, weź to i sklej, póki nikt nie widzi. Zapomnij, mam lepszy pomysł. Obie kochają ten sam kolor. Róż. Przynajmniej tu są zgodne. O, też chcę w tym uczestniczyć. Mam trochę filcu. A ona doskonale wie, co z nim zrobić. Coś już się dzieje. Patrz, jak pięknie. Podoba mi się. Teraz zrobię miękką poduszkę. Będzie idealnie pasować. Musimy tylko przyciąć lekko krawędzie. Chyba ktoś postanowił dać jej wieczny kwiat. O, on nie pachnie, ale jest bardzo ładny. Pomogę ci. Teraz łatwiej go zamontujesz. Dziękuję. Oto ostatni etap. Umieścić na stojaku. Na koniec położymy poduszkę. Świetnie, dziewczyny. Macie powód do dumy. Uwaga, spójrzcie na mapę. Co tam robicie? Szukamy kraju na globusie.
I przy okazji bawimy się lalką. O, też bym tak chciała. Oj, wiem. Co? Znów tajemniczy wielbiciel? Dość! Koniec ze sztucznymi kwiatami! Patrz, co mam! Nauczycielka nie zobaczy! Pokażę ci fajną suknię. Gdzie ona jest? Tak będzie łatwiej! Lepiej zmieńmy to w szafę! Na pewno się uda! Wszystko, co potrzebne, mamy pod ręką! To zróbmy półki! Oto jedna! I trochę magii! Abrakadabra! Gotowe! Ej, ostrożnie! Nie przesadzaj z tymi sztuczkami! Przed nami sporo pracy! Co ona ma w piórniku? To sylwetka Barbie! Najlepsza ozdoba na taką szafę. Zasługuje na łapkę w górę. I specjalny uchwyt. Jaki fajny. Wiem! Barbie potrzebuje wieszaka! Teraz musimy wszystko zmontować. Tak jest znacznie wygodniej. Mamy miejsce na wszystko. Barbie chce obejrzeć. Chyba jej się podoba. To jest najważniejsze. Ogląda półki i drzwi. Super! Świetnie, dziewczyny, udało się! Nie! Zgniótł mi się pierścionek! Nie da się go nosić! Ej, nie wyrzucaj go! Jeszcze nam się przyda! Musimy go tylko nieco odkształcić! Już nie wygląda jak pierścionek. Co to będzie? Może wykorzystasz i to? Jasne! Zrobię koronę! Poprzyklejam kredki... Ale musimy ją wzmocnić, żeby się nie rozpadła. Najlepiej modeliną. Pomogę ci! Moje ciepło wszystko wzmacnia. Mogę ją pomalować. I to dokładnie. Patrz! Ja też znam różne sztuczki. I farba wyschła. Swoją drogą narysuję coś jeszcze. Maleńkie okienka czarnym mazakiem. Wow, to idealna korona dla lalki LOL. Pozostaje tylko zapuścić jej włosy. Bez nich to nie ma sensu, prawda? Mówiłam, że jestem fryzjerką. Ubranie jest równie ważne. Przytnijmy nieco ten balon. Zabawny podział obowiązków. Jedna tnie, druga owija. Współpraca zawsze jest dobra. O, pokazują więcej sztuczek. Super. Nasza statua LOL powinna mieć pochodnie, jak prawdziwa. To świetnie wygląda! Oto idealna podstawka! I to wszystko! Doskonałe zwieńczenie dzieła. Chyba chcą dodać więcej detali. Mini statua wolności potrzebuje dodatków. Aha! Co tu robicie? Lekcja geografii się skończyła. Zabiorę to ze sobą. Dziewczęta tak się starały. Jaka fajna statua! Przypomina mi... nieważne. Prowadzę lekcję. Lalkę LOL zabrała pani, ale wciąż mamy Barbie. Fuj, guma! Spójrz na to, Barbie zniszczona. Spokojnie, naprawimy ją. Ciach, ciach, gotowe. Proszę, już nie ma gumy. Moja Barbie, to okropne. Uratuję cię, posmaruję ci głowę. Nie trzeba jej ratować, dopiero zaczynam. Zrobię jej fryzurę, patrz. Wow, co za piękne włosy! Mówiłam, proszę! No, no, znów się bawicie? Nie, to moja nowa gumka. Widzi pani? Dobrze, tym razem ci wierzę. Dziewczęta są świetne. Wiele dziś osiągnęły. Ostatnia lekcja już się kończy. Wszyscy są zmęczeni. Nauczycielka nie zamierza oddać lalki LOL. Bo lalki LOL są najlepsze. Można wiele z nich zrobić. Barbie jest fajniejsza i wyższa i ładniejsza. Ta kłótnia może trwać wiecznie. Subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia.